ci, którzy służyli w straży, zawsze w jakiś sposób z takim sercem pragnęli ludziom pomagać w przypadku różnego rodzaju nieszczęść. Strażak był neutralny, pomagał wszystkim. Wiedział, że jeżeli jest konieczność taka, nie patrzył na swoje, jak to się mówi, niebezpieczeństwo, ale jechał, pomagał i tak zostało. Do tej pory tak jest. Jeżeli powiedzmy strażak nie czuje w sobie, nie sięga potrzeby i pomocy, to strażakiem nie będzie. Społeczeństwo, na kogo może liczyć? Obecnie chcieliby się nie ruszyć, jeżeli mamy akweny wodne, więc ratownictwo wodne, ratownictwo medyczne, ratownictwo drogowe, ratownictwo ekologiczne, pożarnictwo, wszędzie jest strażak. I po prostu społeczeństwo, jeżeli potrzebuje od kogoś pomocy, to w pierwszej kolejności imienia strażaka. Wie, że na strażaka zawsze może liczyć, że strażak nigdy pomocy nie odmówi. Nie ma czegoś takiego, żeby po prostu odmówił pomocy. Bez względu, tak jak wcześniej wspomniałem, bez względu na narażenie swojego zdrowia i życia. Proszę zauważyć, że nie ma żadnej uroczystości państwowej, nie ma żadnej uroczystości kościelnej, gdzie nie byłoby strażaka. Są wiarygodni i są po prostu zawsze gotowi nieść pomoc bez względu na warunki, miejsce i tak dalej. Nie ma takiej dziedziny, której by po prostu strażacy nie dali później. Ja obywatel!